Cholera, wciąż nie mogę przyswoić mocy ognia. MMM. Mamy ratować świat przed złem, pierońskim złem, a ty mi tu dajesz do pomocy. Kazmata za łowcę głów. I pirata, Laresa, pirata. Uspokój się, oni nam pomogą. Są bardzo silni, przyda się każda pomoc. Muszę to przemyśleć. Spokojnie przejdzie mu. Jest blisko. Gothic Warrior. Dokąd to się wybierasz? Nie twój interes. Idź, idź, zejdź mi z oczu. Czego chcesz, Sebus? Po co tu przylazłeś? Chcę z tobą porozmawiać. Nie gadam z mordercami. Nie rozśmieszaj mnie. Jesteś takim samym mordercą, jakim ja jestem. Ja nie jestem mordercą. Powiedz, ilu już ludzi zginęło z twojej ręki? Ja. Jesteś zły i to, co nosisz w środku, też jest złe. Nie, nieprawda, ja nie jestem zły, nie. Nie. A więc to w tobie siedzi, kto by pomyślał. Chcę tej potęgi. Nie waż się go dotknąć. Widzisz, jestem tu, możesz mnie zabić. No dawaj. Chętnie bym to zrobił, ale twój brat chce to zrobić osobiście. Uff, nic ci nie jest. Kretynie, mam nadzieję, że się cieszysz. Teraz wiedzą, gdzie jest nasza kryjówka. Zanim skończę gadać, zaraz będzie trzeba walczyć. To dobrze. Kisane, znów Sebus cię olał. Gothic Warrior. Kto by pomyślał, więc to dlatego zabijał tylu ludzi. No, tylko bestia, bestia, która jest zapieczętowana w jego ciele. Ciekawe. Wiemy, gdzie jest główna siedziba naszych wrogów. Musimy ich zaatakować. Dlatego teraz pytam się was, kto pójdzie wspomóc naszych rycerzy?
Ja pójdę pod wieżę, pomogę wam. Ja też pójdę pod wieżę. Przyda się ktoś, kto może niepostrzeżenie przeniknąć do bazy wroga. Może uda się zniszczyć ich od środka. Ja zostanę w mieście, bardzo źle się czuję. Walka z Sebusem mnie wykończyła. Poza tym ktoś musi być w mieście z Baronem, kto wie, może to wszystko zostało ukartowane. Zatem ustalone, ja, Gothic Warrior, Łuki, zostajemy w mieście, reszta niech się przygotuje. Ruszamy jutro o świcie. Powodzenia wszystkim!